Jesteśmy świadkami wojny barbarzyńców z kulturą. Zresztą nie pierwszy raz w historii. Bo zastanówmy się, czym są ataki na niezależne sądy, jak nie barbarzyństwem? A niszczenie debaty parlamentarnej, a przejęcie spółek skarbu państwa przez armię karierowiczów, czym jest? A ograniczenia dla wolności słowa, a robienie z kościoła przybudówki partii rządzącej, a deformacja szkolnictwa bez liczenia się ze zdaniem nauczycieli i rodziców. A pokazy slajdów w PowerPointie bez związku z ekonomiczną rzeczywistością? A rządy bez zemnego gnoma, który rozkazuje prezydentowi i premier, czym są? A nocne obrady Sejmu i podpisywanie ustaw nocą, to nie barbarzyństwo? A odwracanie się plecami do Europy, to przejaw kultury? Nie. Kultura to uważne budowanie. Dokładanie swojej cegiełki do budowli pokoleń. A barbarzyńcy wjeżdżają z Pychaczami, najpierw do Palmiry, a teraz do Polski. Naprawdę chciałabym Wam powiedzieć coś optymistycznego na ten nowy rok, ale nie potrafię. Przygotujcie się, bo to będzie długie starcie. Róbcie zapasy, bo oni się nie cofną. Nie oszczędzą nikogo: ani emerytów, ani kobiet, ani dzieci. Nie odpuszczą nawet zwierzętom, lasom i drzewom. To będzie wojna totalna. Ale my musimy przetrwać, żeby potem, po latach, odbudować to, co jest teraz niszczone.